Dzisiaj gościmy u kolegi Jarosława Radzięty w miejscowości Żarki. To jest miejscowość niedaleko Zgorzelca. Jest tutaj oddział Lubań o numerze 092. Do niedawna, jeszcze 3 lata temu, oddział ten liczył 280 hodowców. I 3 lata temu podzielił się ten oddział na dwa. Jeden się właśnie nazywa, tutaj gdzie lata kolega Radzięta, 092 Lubań, i drugi o numerze 0446 Lubań Łużyce. W oddziale tym drugim lata znany nam wszystkim, również tutaj przyjaciel właśnie kolegi Radzięty, z którego też pochodzi bardzo dużo gołębi, które ma praktycznie 100% hodowli oparte na gołębiach pochodzących od kolegi Tadeusza Pałki. Oddziały te, co warto zaznaczyć, liczą, są dość liczne, bo każdy z nich liczy po około 140 hodowców. I tutaj właśnie w tym oddziale 092 lata kolega Jarek i powie nam coś o swoich sukcesach, jak tutaj odnosi w tym oddziale, jak również o gołębiach, które posiada w swojej hodowli. Proszę. To jest gołąb o numerze... Siądź, Jarek. O numerze 2155. Tak, widzimy to szpak. Jest to, ja przepraszam, że przerwę. To jest takie dość charakterystyczne, bo kolega właśnie Jarek i kolega Tadeusz Pałka mają gołębie właśnie takie szpaki, które osiągają bardzo dobre wyniki lotowe, co jest, jeżeli chodzi o tą barwę, wszyscy wiedzą, że jest dość interesujące. Właśnie jednego z nich zaprezentuje właśnie kolega Jarek nam tutaj, bo właśnie go widzimy teraz. I to jest gołąbek samiczka, tak? O najlepszych gołąbkach, i to jest ojciec tego gołąbka, to jest 1360 i ósemka. I ósemka. I widzimy właśnie rodowód tego gołębia. A na dole to jest 1726 i stara szpaka o numerze 2067. To są najlepsze gołąbki z gołębia. Tu właśnie widzimy rodowód Pałki. Tego gołębia. Tak jak kolega zaznaczył, pochodzi on z hodowli Tadeusza Pałki. Syn tego gołąbka z lotu na młodych, z pierwszego lotu tam na 7000 gołębi, jak się nie mylę, był pierwszy, a po bracie był drugi. Dwa na raz przyleciały w oddziale. Więcej takich szpaków masz w swojej hodowli, które też się sprawdzają, prawda? Tak, tak. Mam bracie bardzo dużo gołębi od Pałki. Dużo tych gołębi od kolegi Pałki, od kolegi Jarka pochodzi z gołębi. To są rasy Vandenabele pochodzące z hodowli niemieckiego hodowcy Gerarda Petersa i Tonego van Ravensteina. To są dużo, dużo bardzo krwi zawierają gołębi rasy Vandenabele. Dobrze, teraz kolejnego gołębia może nam przedstawisz? Gołąb numer 123. Tak, tego mamy właśnie. Niestety pogoda jest taka, że musimy nagrać krótki filmik w domu, ponieważ już na dworze jest ciemno i zawierucha śnieżna, i pokazalibyśmy kolegom gołębniki, jak wyglądają, no ale niestety okoliczności nam to uniemożliwiają. I to jest gołąb z Vandenabele, z Wittenburga dokładnie. Tak. A na dole to jest Pałki, kolegi Pałki, 1360, stara szpaka 2067, i to córka na dole jest matką tego gołąbka. I ten gołąbek wydał gołąbka o numerze 10094, który wylatał za 2 lata do kategorii B, 2320 konficent. 12 lotnikiem w Polsce. Tak, o właśnie. Tak. A powiedz skrzydełko jego może jeszcze. Skrzydło jak wygląda? Tak jak już porównujemy z innymi gołębiami. O, tu widzimy skrzydło. Tak. O. To jest ten gołąbek. To jest 12, dziecko, syn tego gołębia, tak, jest 12 lotnikiem w Polsce w kategorii B. Tak? Tak. Tak, o, widzimy go. Tutaj rodowód, jeszcze jakbyśmy. O, nie, o. Tu widzimy jego rodowód. Możemy się przyjrzeć, po czym to jest. O, proszę bardzo. Dobrze. A teraz opowiedz jeszcze jakieś te sukcesy takie, co miałeś w zeszłym latach. W 2005 roku nabyłem od kolegi Pałki gołąbki i w 2005 już na młode te gołębie zaczynały fajnie przylatywać. W 2007 roku już byłem w oddziale Bolesławiec, wicemistrzem w kategorii B, wicemistrzem w kategorii C, mistrzem w kategorii maraton i mistrzem w totalu. W 2008 roku byłem w kategorii A mistrzem i w kategorii maraton mistrzem. W 2008 po prostu warunki mi nie pozwoliły, bo była powódź, nie mogłem zdawać, byłem w takim stawie. A w tym roku już byłem
mistrzem w kategorii B w oddziale trzecim w okręgu. No, to widać, że gołębie się sprawdzają i potrafią wylatać dla kolegi. I w 2007 roku byłem jeszcze mistrzem regionu piątym. To życzymy, jak się nazywa, jeszcze większych sukcesów, żeby już powódź też nie przeszkadzała w lotach. Następnym razem pokażemy Państwu, jak będziemy u kolegi Radzięty, gołębniki, jak wyglądają i inne tutaj otoczenie, gdzie się po prostu odbywają loty. Dziękujemy. Dziękuję.